Nazywam się Radek Ratajczak i zapraszam Cię do obejrzenia programu Design przez duże U. Podczas wywiadów z czołowymi polskimi projektantami, autorami niecodziennych rozwiązań, będę rozmawiać o procesie produkcji produktów oraz współpracy projektantów z firmami. Pokażę, kim jest dzisiaj designer, co jest najważniejsze w procesie projektowym oraz jak budować przewagę konkurencyjną dzięki dobremu designowi. Design przez duże U, czyli dlaczego produkty to przede wszystkim użyteczność oraz dbałość o użytkownika i jego potrzeby. Zapraszam Was na rozmowę z Agnieszką Fujak, projektantką z pasją, pracoholikiem z wyboru. Ma za sobą ponad 60 projektów samochodów specjalnych wdrożonych do produkcji, w tym pojazdy ratownictwa lotniczego, medyczne i specjalistyczne mobilne laboratoria. Nieustraszona kobieta w świecie wielkich samochodów i pojazdów gaśniczych. Agnieszko, bardzo się cieszę. Dziękuję Ci za to, że przyjęłaś zaproszenie do wywiadu. To ja dziękuję. Bardzo się cieszę również, że możemy nakręcić ten wywiad w siedzibie firmy WIS w takich pięknych okolicznościach przyrody, bo to jest naprawdę coś niesamowitego, żeby w takim miejscu można było nagrać wywiad. Także serdecznie Ci za to dziękuję. I na początek chciałem zadać, myślę, że dosyć proste pytanie, ale chciałem się Ciebie zapytać, jak Ty rozumiesz design, jak Ty postrzegasz i czym design jest dla Ciebie? Ja generalnie mówiąc, jakby może mało branżowo, ale nie jestem największym fanem wyrazu czy określenia design, bo jakby design niestety aktualnie to jest wszystko i nic, więc raczej możemy, może uciekam od definicji, a raczej od tego, czym w takim rozumieniu dla mnie czy dla moich zespołów jest design, to raczej jakby budowanie emocji, bo każdy słysząc design widzi coś innego. Dla niektórych jest to coś nowiutkiego, czymś, czym mogłem się pochwalić, dla kogoś to jest zapach pieniędzy, dla kogoś innego to są dobre, mądre praktyki. Wydaje mi się, że aktualnie dla każdego jest czymś innym, a dla mnie to jest właśnie to napięcie między produktem, projektem, a człowiekiem, tym jak to interpretuję. Projektujesz, jesteś projektantką od wielu lat z ciekawymi projektami. Chciałem się Ciebie zapytać, co Cię skłoniło do tego, żeby zostać projektantką? Czy to była jakaś bardzo przemyślana decyzja, czy może coś trochę przypadkowego, że gdzieś coś zobaczyłaś i nagle stwierdziłaś, kurczę, może to jest to, co chciałabym w życiu robić. Jaka jest Twoja historia, jeśli chodzi o ten początek wejścia w świat projektowania? Ja się zawsze zastanawiałam, gdzie jest ten moment, że człowiek dochodzi do wniosku, że zostaje projektantem. Czy gdzie jest ten moment, w którym można powiedzieć, że zostałem projektantem, czy zostałam projektantką? Czy to jest na przykład moment, w którym człowiek się decyduje, czy decydujemy się, że idziemy na kierunek wzornictwa, czy tam na architekturę wnętrz? Czy może to już jest moment, w którym odkrywamy, jaką specjalizację chcemy mieć? Mnie się wydaje, że u mnie nie ma jakiejś takiej wyraźnej granicy. Kiedy zdecydowałam się na wybór studiów na projektowaniu form przemysłowych w Krakowie, to było to takie poniekąd z przypadku. Natomiast kiedy już rozpoczęłam te studia, to w przeciwieństwie do szkoły średniej, kiedy po liceum plastycznym każdy chce być, ja chciałam być weterynarzem, architektem, jak to bywa po liceach plastycznych, kiedy wylądowałam na studiach na wzornictwie, poczułam się jak taka ryba w wodzie. To jest takie przyjemne uczucie, kiedy już na pierwszym roku wiedziałam, że te przedmioty, że te projekty, to czym się zajmujemy, jest mi takie bliskie. I nigdy nie ukrywałam, że duży wpływ pewnie ma na to fakt, że mam trzech braci. Więc wychowałam się w takim środowisku, gdzie jakby zarządzanie kryzysowe od podstaw, od wczesnego dzieciństwa. I na studiach czułam się jak u siebie, w sensie wiedziałam od pierwszego roku, jak wymienić frez, jak nawet zajęcia na rzeźbie ze spawania były mi po drodze. I już wiedziałam, że jakby to środowisko, ci ludzie są dla mnie dobrym kierunkiem. A potem w trakcie studiów, po praktykach, które swoją drogą miały miejsce w firmie WIS, poproszono mnie o współpracę w ramach projektu dyplomowego na tam czwartym, piątym roku. I w trakcie tych praktyk, w którymś momencie, w którym jakby prowadziliśmy konsultacje w firmie, szef, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że szef, zaproponował mi pracę
tak z dnia na dzień. Wtedy to, proszę przyjechać w takim razie następnego dnia o 7 rano do pracy. Na początku nie wiedziałam, że to wszedł, więc byłam troszkę podenerwowana, ale w momencie, kiedy faktycznie weszłam w to środowisko, rozpoczęłam taką regularną pracę, spotkałam się jakby z moim wyobrażeniem o projektowaniu, z tym realnym światem i pracą w dziale konstrukcyjnym, bo wydaje mi się, że dopiero jakby w tym momencie poczułam, co to jest projektowanie i że ten projektant to jakby nie jest taka idealna wizja tego, że zbieramy materiały, tworzymy koncepcje i tak dalej, tylko zaczynamy taką twardą pracę. I chyba taki moment, który najbardziej zapamiętałam, że poczułam się faktycznie jak projektant, to w momencie, w którym jeden z pierwszych samochodów jakby stał już na hali i zadawano mi pytania, czy to ten detal, czy tutaj otwór, czy to przesunąć, czy to tu powinno być, to chyba dopiero w tym momencie, tak fizycznie czuję się, że jest się projektantem. To jak już był ten moment, że samochód stał i widziałeś, że to już jest realne, że to gdzieś tak, tam z tej kartki i taki tego przerażający strach, bo do tej pory wszystko się rysowało, zamykało się w plikach, zamykało się na kartce i nagle dostaje trzeciego wymiaru i trzeba się liczyć z tym, że ta głębokość na projekcie nie jest taka jak tu, bo fizycznie musi być coś innego, bo ten otwór jest nie w tym miejscu, coś trzeba zmienić, że ten projekt ewoluuje już jakby w realu i to jest taki strach, emocje, adrenalina, jakby wszystko naraz i wtedy chyba to jest chyba taki moment, że przypuszczam, że nie tylko ja, ale jakby większość projektantów czuje, że to jest jakby sens naszego działania, sens naszej pracy. Pierwszy projekt, bo wspominasz o samochodzie, rozumiem, że mówimy o Felixie. Nie. 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 Ja miałam tam przyjemność począć ten dreszczyk trochę wcześniej, ponieważ na trzecim roku miałam obowiązkowe praktyki i w tym czasie byłam zaangażowana do projektu specjalistycznego pojazdu dla Straży Pożarnej. Było to laboratorium chemiczne. Jakby wtedy brałam udział tylko w zakresie jakby stylistyki czy elementów ergonomii, ale tylko zabudowy zewnętrznej, czyli jakby nie wnikając jeszcze w interior. Ale jakby ten moment, kiedy ten samochód już tak zabudowa powstała, z takim jakby dystansem, bo to było po roku praktycznie, zobaczyłam efekt pracy całego zespołu, bo jakby ja odpowiadałam tylko za ten pierwszy rzut, uświadomiłam sobie, że to naprawdę powstaje, że to nie jest, to nie są projekty takie, jak do tej pory się na studiach tworzyły, tylko że to jest taka fizyczna odpowiedzialność za to, nie? Więc to był pierwszy projekt i to było jeszcze tak 2 lata, zanim doszłam do dyplomu. Szczególnie, że jakby właśnie projektowanie tego typu rzeczy, no to jest zawsze projektowanie jest jakąś formą pracy zespołowej. Natomiast w przypadku takich projektów, no to ten zespół konstruktorów jest, projektantów, specjalistów z różnych branż, no jest bardzo szeroki. I powiedz, to zderzenie twoje jakby z tą rzeczywistością chyba było jednak szokujące, nie? Jak się przychodzi ze studiów, z uczelni, gdzie jest raczej te projekty są mniejsze, do takiego wielkogabarytowego, dużego, złożonego zespołu. Znaczy, to jest specyficzna branża, bo mówimy tutaj o pojazdach specjalistycznych dla konkretnych grup zawodowych i my tak naprawdę nie budujemy stricte samochodów, my budujemy narzędzia. Ja zawsze mówię i zawsze uczulam też swoich projektantów, ale również studentów, że projektujemy narzędzie do pracy, narzędzia, które wspomagają ratowanie ludzkiego życia. I o tym nie można zapominać. To nie są piękne, błyszczące, świecące samochody, to są narzędzia. Tutaj trzeba zwrócić szczególną uwagę na niezawodność, na funkcjonalność, na podręczność, na czas reakcji, na sytuacje stresowe, w których są ratownicy. I to są aspekty, które jakby kryją się pod te wszystkie elementy, wszystkie problemy kryją się pod tą zabudową, a rozwiązywanie tych wszystkich problemów to jest naprawdę ogromny zespół i podkreślam to często, że projektant to jest taka wisienka na torcie na dobrą sprawę, natomiast zespół jest ogromny, bo są konstruktorzy, technolodzy, konsultanci z zakresu ratownictwa, z zakresu pożarnictwa, w zależności od tego jeszcze jaki to jest samochód i jakby mojej pracy nie ma bez całego zespołu. Oni mogą tworzyć samochody funkcjonalne i bezpieczne, natomiast no, projektant bez całego tego backgroundu w tym środowisku raczej nie może funkcjonować. Jasne. A czy możesz jeszcze powiedzieć o samym początku właśnie tej pracy i twoim przyjściu do firmy? Gdzieś napotkałem taki wątek, jak się to zaczynało, bo to też pokazuje, jaka jest często relacja też firma,
projektant, jak to się też zmienia na przestrzeni czasu. I to twoja historia, ja powiem szczerze, dla mnie jest bardzo interesująca i myślę, że warta przytoczenia, żeby pokazać, że to jednak trochę wody zawsze musi upłynąć, żeby te zespoły się zrozumiały. Chyba wiem, do czego zmierzasz. Faktycznie, jak zaczynałam pracę, praktykę najpierw, to miejscem, w którym jakby rozpoczęłam swoje działanie, był dział konstrukcyjny. To bardzo zgrany zespół, z twardą hierarchią, konstruktorzy prowadzący, konstruktorzy jakby podzieleni specjalizacjami. I to był taki zespół, który ma 23 lata i wchodzi się do nowego środowiska, gdzie są sami mężczyźni, to oni sami nie wiedzieli, jaką ja mam pełnić funkcję. Jakby to nie było dookreślone. Nie było wcześniej projektanta, jak ja to mówię, stacjonarnego. W związku z tym też musieliśmy sprawdzić swoje możliwości. Ja miałam wtedy 23 lata, myślę mniej więcej. Byłam jeszcze na studiach, więc jakby świadomość tego, że pojawia się ktoś, kto zadaje dużo pytań, jest uciążliwy, zadaje pytania dla nich oczywiste, a dla mnie nie. Musiało być dla nim pewnym utrudnieniem dla całego zespołu. I tak jak mówię, w związku z tym, że doszłam na samym końcu, byłam najmłodsza, to zajęłam taką strategiczną pozycję. Dzisiaj się śmieję, że to był ostatni odcinek układu pokarmowego, gdzie, tak jak mówię, jest konstruktor prowadzący, szef konstruktorów, konstruktorzy prowadzący. Ja siedziałam na samym końcu tego obszernego biura. Miałam biureczko, krzesełko i takie drzwi do zaplecza, które się otwierały, to zazwyczaj mnie potrącały o plecy, więc oczywiście w szybkim czasie się to zmieniło, natomiast nauczyło mnie to takiej pokory, że na wszystko trzeba zapracować. W sensie trzeba zdobyć doświadczenie, trzeba się umieć po prostu odnaleźć. I w sumie bardzo dobrze ten czas wspominam, bo wtedy jakby presja czy jakby determinacja do tego, żeby się wykazać, żeby zrobić coś, żeby się dać poznać, jest znacznie większa niż w momencie, kiedy ma się taką ugruntowaną pozycję. Agnieszko, jakby muszę też zapytać o jedną rzecz dotyczącą właśnie Felixa. To jest naprawdę imponujący samochód specjalistyczny. Natomiast chciałem się ciebie zapytać o to, dlaczego tego typu samochód, przedmiot został wybrany przez ciebie jako praca dyplomowa, bo zazwyczaj to jest tak, że studenci jednak wybierają prostsze rzeczy, niezbyt skomplikowane, coś, co są w stanie pewnie w głowie łatwiej ogarnąć, a ty taki bardzo ambitny projekt. Jakby skąd pomysł? Jak to się stało, że akurat właśnie taki projekt? To tu muszę jakby dwie ścieżki sprostować. Po pierwsze, jakby z inicjatorem współpracy była firma WIS, kiedy po tych dobrych praktykach na trzecim roku zaproponowali mi współpracę w ramach jakby mojego projektu dyplomowego. A druga rzecz, to jest to, co często mawia jeden z naszych konstruktorów, że warto dać projekt trudny komuś, kto nie wie, że on jest niewykonalny, a nuż go zrobi. I ja wtedy podjęłam ten temat razem z kolegą z roku, z Sebastianem. I to jest zawsze, to też jest bardzo dobry model jakby współpracy, bo jest dwóch różnych projektantów, czy dwóch różnych studentów na tym etapie. Ja byłam już trochę zaznajomiona z firmą i zawsze jest ta druga osoba, która jakby to koryguje. Odpowiadałam za tą jakby bardziej techniczną część, a Sebastian za wizualizację i to też było świetne uzupełnienie, plus te merytoryczne korekty z konstruktorami. I myślę, jest naprawdę coraz więcej studentów. My często gościmy, czy mamy okazję prowadzić staże i to jest tak, że jest więcej. Mamy już kolejną generację Felixa, którą kilka lat temu zaprojektowało dwóch studentów. I mamy też podnośniki, że to nie jest jakaś... Wydaje mi się, że to nie jest taki, to jest obszar, który przyciąga, a może tak. Jasne. A jakbyśmy wrócili do projektowania poza firmą, czy pamiętasz swój pierwszy komercyjny projekt? No to był właśnie projekt w tej firmie. To był właśnie ten, tak naprawdę taki finalny projekt, który jakby opiewał moje prace na interior i exterior design, to był projekt samochodu medycznego. Też realizowane w tej firmie. I to był tak, że tutaj musieliśmy opracować, jakby zaznajomić się z całą sytuacją,
w jakiej taki samochód może być postawiony, jak dowodzić akcjami ratunkowymi, gdzie jest wiele poszkodowanych, jak ten samochód ma funkcjonować w całym systemie. I tutaj jakby moja rola była trochę większa, jeżeli chodzi o samą funkcjonalność tego samochodu. Agnieszka, a który z swoich projektów dla Ciebie był największym wyzwaniem? Ja myślę, że Felix mimo wszystko, ale jakby wiele czynników się na to składa. Na pewno pierwszy taki duży, na pewno z tak dużym zespołem, z tak dużym czynnikiem zmiany, no, generalnie mówiąc, pierwszy i największy. To na pewno taki, który zostaje jakby na zawsze. Natomiast każdy projekt jest trudny czy jakiś wyjątkowy w momencie, gdy zaczyna wchodzić w fazę realizacji. Nie? No, ale chyba Felix. Felix. Projektujecie jako firma, jako zespół bardzo skomplikowane rzeczy. To jest z jednej strony i jakby waszym klientem są straże pożarne i jakieś zastępy medyczne i specjalistyczne wozy takie strażackie właśnie jak Felix, czyli dedykowane na lotniska. To jest bardzo zróżnicowane projektowanie. To są bardzo zróżnicowane grupy odbiorców, osób, które będą z tego korzystały, przeznaczenie specjalistyczne. Jak podchodzicie do projektowania właśnie w tak zróżnicowanym i bardzo specjalistycznym środowisku? Firma WIS ma 30-letnie doświadczenie, więc to jakby jest taki filar i jakby te sektory nie są, to nie jest tak, że zaczynając projekt zaczynamy od zera, tylko mamy pewne doświadczenie, mamy bazę konsultantów i jakby jest trochę łatwiej i to jest też tak, że o ile sprzęt czy wyposażenie w jakimś stopniu ewoluuje, my musimy się jakby do tego dostosowywać, natomiast tak naprawdę to jest wąska branża na dobrą sprawę, bo normy, specyfikacje, sposoby prowadzenia działań są bardzo zbliżone. Oczywiście jak zawsze polega problem, zawsze pojawia się problem w momencie, kiedy robimy jakiś samochód na nowy rynek zupełnie, bo wtedy to jest taka praca dyplomowa od podstaw, czyli research, materiały, procedury i tak dalej. To jest jakby ten proces trochę bardziej rozbudowany. Natomiast cała reszta bazujemy na bardzo dużym doświadczeniu, na tych ciągłych doskonaleniach się, jeżeli chodzi o technologię, zmiany technologii, o to, że na przykład staramy się znaleźć rozwiązania na lżejsze, bezpieczniejsze zabudowy, czy optymalizujemy na przykład mocowania, żeby ten sprzęt był łatwiejszy, szybciej dostępny. Normy rzeczywiście musicie jakby je śledzić, to wasze doświadczenie wieloletnie jest na pewno pomocne. Natomiast chciałem też podpytać o to, w którym momencie i w jaki sposób też docieracie do tego użytkownika, konkretnego człowieka, który gdzieś tam będzie później z tego sprzętu korzystał. Czy docieracie do niego, czy zakładacie pewne rzeczy, jak tu od tej strony wygląda? No bo z każdego tego sprzętu korzystają na końcu ludzie. W jaki sposób docieracie do tej takiej codziennej pracy i przyzwyczajeń też ludzi, ich potrzeb, jeśli chodzi o projektowanie? My funkcjonujemy w systemie, kiedy jesteśmy jakby... Wszystkie nasze samochody to nie są samochody, które można kupić detalicznie. To nie jest tak, że przychodzi się do firmy WIS i mówi się, a chciałbym dzisiaj na przykład ciężki samochód. Wszystkie produkowane samochody są wynikiem wygranych przetargów. I jakby to w pewnym stopniu determinuje nasz kontakt z użytkownikiem, tym końcowym, zwłaszcza, że nasz klient nie zawsze jest użytkownikiem. Czasem kupuje to gmina, czasem ktoś inny. Natomiast często jest tak, że jest to pula konsultacji z użytkownikami, kiedy możemy zapytać, podpytać. Oprócz tego, tak jak wspomniałam, jest to 30-letnie doświadczenie, te samochody wracają na serwis lub serwisujemy je po jakimś tam okresie i zawsze oprócz takiej informacji, którą często dostarcza nam sam samochód, bo widać, które elementy są przetarte na przykład częściej, które obszary skrytek są częściej użytkowane. To też jest, czasem niesamowite jest to, że samochód potrafi nam, czy zabudowa potrafi nam dużo więcej powiedzieć, dlatego że z ratownikami jest często tak, że w zależności od tego, jaki to jest obszar geograficzny, jaka to jest jednostka, każdy ma trochę inne przyzwyczajenia, jakieś inne upodobania czy preferencje. Natomiast zabudowa powie po prostu, wszystko. Czy sprzęt jest odpowiednio przechowywany, czy jest w odpowiednim miejscu, jak jest wykorzystywany.
To jest, ja zawsze się śmieję, że jest taki cichy opowiadacz. Natomiast ratownicy są bardzo otwarci. Oni świetnie znają swoje potrzeby, wiedzą, jak to się zmienia. To jest też specyfika akcji, w jakich uczestniczą, bo często mamy takie wyobrażenie, że ratownik to z pędem, samochodem do pożaru, wszyscy biegają jak najszybciej i tak dalej. A to tak naprawdę akcje ratunkowe czy akcje pożarnicze są bardzo spokojne. Oni muszą w odpowiednim rytmie wyciągać sprzęt, uruchamiać poszczególne zespoły, bo to jest bardzo stresująca sytuacja. Nie mogą tutaj niczego pominąć. W związku z tym przyglądamy się zawsze, jeżeli mamy taką możliwość. Są też ćwiczenia, które bardzo dużo obrazują. Takie ćwiczenia, jak na przykład niegdyś były na lotnisku we Wrocławiu, gdzie tak naprawdę ubolewam trochę nad tym, że w Polsce producenci mają ograniczony dostęp do takich właśnie ćwiczeń, czy tego typu jakby zamkniętych rzeczy, ponieważ my jako projektanci mamy możliwość wyłapania tych elementów, na których nie zwracają uwagi konstruktorzy, nie wiem, handlowcy. Widzimy te problemy gdzieś na styku i zawsze taki udział w ćwiczeniach, sposobie jak przemieszczają się strażacy, co wyciągają prędzej, co później, co jest na przykład brudne, odkładane, a co musi być zawsze niezawodne. To są informacje, których czasem nawet nie uzyskujemy od strażaków, tylko chcielibyśmy to po prostu gdzieś wyłapać i przetworzyć jakby swoimi zmysłami. Właśnie chciałem powiedzieć, że często pewnie nawet ten użytkownik nie zdaje sobie sprawy, w jakiej kolejności on pewne rzeczy wykonuje, bo to może być albo automatycznie, albo w ogóle zwraca uwagę na coś innego i on nie jest w stanie wam nawet dać pewnie tej informacji. No, my nie? Też to... nie możemy jeździć z nimi na akcje pożarnicze, bo jakoś nie bardzo sobie to wyobrażam, żeby nas zabierali. Natomiast myślę, że ta forma ćwiczeń jest też taką namiastką tego, żebyśmy mieli okazję zobaczyć, jak te... Oczywiście są procedury, jest jakaś kolejność, są jakieś sekwencje, są normy, do każdego samochodu jest specyfikacja, gdzie co powinno być, ale jednak te doświadczenia użytkownika dla projektanta są rzeczą niezbędną. I tutaj jakby są... I ten kontakt jest może nieco ograniczony, ale wydaje mi się, że jest niezbędny, zwłaszcza dla rozwoju branży pożarniczej w Polsce. Powiedziałeś, że jakby zaraz po studiach praktycznie rozpoczęłaś pracę zawodową w firmie WIS. I no, przez to, że tutaj jesteś osobą odpowiedzialną za projektowanie, no masz dosyć specyficzne produkty, którymi się zajmujesz, które projektujecie. Nie ciągnie cię czasami, żeby gdzieś może coś zaprojektować takiego, co jest oderwanego od tych wszystkich takich jednak ciężkiego sprzętu, takiego ratowniczego, żeby coś zaprojektować w innym obszarze. O tak, znaczy, w sensie ja pracuję tu już prawie 8 lat, nie wiem, czy można to głośno mówić, ale no tak, myślę, że naturą projektanta jest to, że musi mieć jakąś zmienność, że to jest trochę jak rolnictwo, nie? Że ziemia potrzebuje zmiany. I to nie jest tak, że zawsze, że tutaj jesteśmy odpowiedzialni tylko za pojazdy specjalistyczne, bo naprawdę jest masa produktów wokoło, bo to są interfejsy, to są panele sterowania różnego rodzaju, jakby wyposażenie jest bardzo dużo, podnośniki pożarnicze i tak dalej. Natomiast, no tak, no wiadomo, czasem brakuje. Ja się śmieję, że ja potrzebuję takich wyzwań. Mam taką małą perełkę gdzieś tam z dawnych lat, że zdarzyło mi się projektować obudowę na marszczarkę do parówek i śmieję się, że to są takie projekty, które czasem się tęsknię, dlatego że są tak abstrakcyjne, a z drugiej strony tak mięsiste, bo to są urządzenia, to są maszyny i w tym projektowaniu takich industrialnych rzeczy jest jednak jakaś taka magia. Właśnie chciałem się zapytać, jeżeli mogłabyś sobie wybrać, to co byś chciała zaprojektować? Jako taką, wiesz, odskocznię. Świetne pytanie. Co bym chciała? Myślę, że jakieś maszyny takie bardziej złożone. Nie jestem w stanie powiedzieć, jaki konkretny zakres, natomiast bardzo lubię to połączenie funkcjonalności z systemem, na przykład z serwisem, to, że teraz produkty nie funkcjonuje bez usługi na dobrą sprawę, więc chyba bym teraz poszła bardziej w stronę uzupełnienia produktów o usługę. I w ramach swojego doktoratu realizowałam taki projekt mobilnych wiosek dla ratowników USAR Poland, specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej.
I te moduły tymczasowe, z których tworzy się tą basę, można przekształcić do prostych narzędzi dla tubylców w kryzysowych sytuacjach. Jakby bardziej intrygowało mnie tutaj sam ten system dostarczania, przewożenia, zwłaszcza, że cały sprzęt musi być drogą lotniczą dostarczany, więc to musi być bardzo skompresowane. I to jak na miejscu, ratownicy są taką grupą, że kiedy ludzie są w kryzysowej sytuacji, to jest najczęściej pierwsza osoba, z którą mają kontakt. Czyli bez względu na to, co się dzieje, czy to jest trzęsienie ziemi, pożar, powódź, to ich widzimy najpierw. To oni wyciągają wodę z naszej piwnicy, to oni ratują nasze domy. To jest największego zaufania społecznego. I stąd jakby trochę moja praca ewoluowała od produktu do usługi. I wtedy tak naprawdę miałam czas poświęcić się na ten system usługi, czyli połączenia projektu z tą funkcjonalnością, z tym pozostawianiem tak naprawdę swoich elementów wyposażenia ludziom poszkodowanym w sytuacji. To jest bardzo taki powszechny teraz trend, jednak to projekt zaczyna się w końcu mówić o projektowaniu też usług. Naprawdę. Ja myślę, że to nie jest trend, tylko to już jest taki, to jest taka naturalna ewolucja projektanta, że w momencie, w którym zaczyna się pracę, to jest trochę jak w kuchni, czyli człowiek kroi coś, tylko kroi i dorzuca ten element do całej zupy, czyli ja zajmuję się tylko obudową i tyle. Potem zajmuję się już trochę funkcjonalnością i to tak z roku na rok człowiek ewoluuje i zawsze jest ten moment, w którym się widzi, że jakby nie satysfakcjonuje mnie już ten kawałek, ten wycinek, tylko chciałabym mieć wpływ na szerszy aspekt i wiem, że żeby na przykład przeforsować jakieś rozwiązanie, to muszę wiedzieć, ile to kosztuje, jaka jest różnica, jak to wprowadzić, wdrożyć, co będzie, gdy z 5 sztuk zrobi się 500. To jest tak, jak ostatnio miałem kontakt z dosyć, jakby z przedstawicielem bardzo dużego koncernu samochodowego. Z przedstawicielem to był szef designu całej grupy. I on właśnie bardzo ciekawą rzecz powiedział, że oni jako grupa zaczynają wychodzić, znaczy zmieniać się z producenta, czyli firmy, która produkuje samochody, do firmy, która też będzie świadczyła, czy przede wszystkim będzie świadczyła usługi za pomocą swoich produktów. Czyli jest zupełnie zmiana myślenia jakby o całej firmie, co ta firma będzie robiła. Także to było dla mnie takie ciekawe jednak podejście. My też jesteśmy na pograniczu, w sensie to, że dostarczamy samochody, to jest jakby jedna aktywność, ale jakby zaczyna brakować też tego systemu szkoleń, bo ile dostarczamy to do jednostek, które funkcjonują w systemie, zwartym systemie ratowniczo-gaśniczym, z procedurami, to jest w porządku, ale w momencie, gdy dostarczamy do krajów, który nie ma tej infrastruktury, to dostarczenie samochodu nie załatwia sprawy. To jest tak, jakbyśmy dali nowoczesny odkurzacz komuś, kto jest na etapie zamiatania miotłą. To taki może trochę radykalny przykład, ale dostarczanie sprzętu to nie jest koniec odpowiedzialności. Najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie tych ratowników do umiejętnego wykorzystania tego. I tu granica naszej odpowiedzialności się przesuwa. Czyli tworzymy chcąc nie chcąc tą usługę z różnego rodzaju dodatkowymi follow-upami, doszkalaniami, z bazą konsultantów, z możliwością serwisów online i tak dalej. To jakby wszystko się zmienia i ewoluuje i jakby też nie zostajemy w tyle. A czy pamiętasz jakiś taki trudny moment w tej ścieżce zawodowej projektanta, że to był taki moment, kiedy powiedziałaś sobie, że no, to jest naprawdę koniec, to jest taki moment, że już dalej już nie ma nic? No chyba za 2 razy w tygodniu, generalnie rzecz biorąc. To, znaczy, nie wiem, czy jest jakiś taki wyraźny, że to jest koniec. Ja pewnie jak większość projektantów, co jakiś czas mam kryzys i mówię, że nie, że już dość, już nie mogę patrzeć na czerwone samochody, a tak nie jest do końca. Zawsze kryzys jest w momencie, w którym jakby wychodzimy z tego komfortowej sytuacji, że jest ten samochód w fazie koncepcji, wszyscy tam, te koncepcje może nie trwają jakoś bardzo długo, rozmawiamy i tak dalej i wychodzimy do tego momentu, w którym musimy przysiąść nad dokumentacją, nad modelem 3D, zaczynamy coś wyciągać z formy, sprawdzamy, czy pasuje, musimy się konsultować z szerokim gronem, przymierzać, zawsze jest ten stres, czy wszystko pasuje, czy działa, czy nie ma kolizji w którymś momencie. Zawsze jest taki stres. A drugi moment to jest wtedy, kiedy widzimy, że przychodzę do pracy i widzę, że jakiś jeden z naszych samochodów czy stoi na serwisie na przykład. Nie wiem, czy to jest rutynowy serwis, czy może coś się dzieje. I to też jest taki moment, że człowiek jest zestresowany, no bo to jest jakby takie nasze motoryzacyjne dzieci.
Właśnie, a jak te dzieci wracają, to co czujesz? No właśnie, no to znaczy zazwyczaj przychodzę wtedy przez serwis zapytać i wtedy też podglądam. I to jest też ten moment, że mogę wejść, kiedy nie ma użytkowników i popatrzeć, które elementy są przetarte, że są. Gdzie ktoś zmienia na przykład lokalizację tego, co ja zaprojektowałam, czy to, co my przemyśleliśmy i rozmieściliśmy na przykład. I jak to wygląda w tym użytkowaniu po 2-3 latach na przykład. Czy to dokładnie są te obszary, czy na przykład wszystkie manipulatory, czy panele sterowania są równo wytarte, czy ktoś jest praworęczny, czy lewy, bo to widać po prostu. No i to zawsze jest taki moment z nutką, że tak powiem, adrenaliny. No, specjalnie o to zapytałem, bo to jest taki wątek, który się pojawia w tych wywiadach. Znaczy, projektanci mówią o... Stres serwisowy, tak? Może nie stres serwisowy, co taki właśnie, że obserwują, jak te urządzenia się starzeją, jak się zmieniają, co się w nich dzieje. I to też jest takie źródło informacji i dokładnie to, co ty powiedziałaś. Ja myślę, że to jest jak z dziećmi. To jest tak, że dopóki je mamy w domu, to stresujemy się, bo psocą, ale jakby mamy je pod kontrolą. Widzimy, jak wyglądają w kształcie. A w momencie, kiedy nie wiem, wychodzą do szkoły, ja mam jeszcze dzieci, które nie chodzą do szkoły, ale chodzą do przedszkola, jakby tracimy pewną kontrolę i oddajemy je w ręce innych ludzi, innych użytkowników i tutaj tracimy jakby przez chwilę z pola widzenia. I to jest chyba taka naturalna potrzeba tego, że chce się wiedzieć, co się z tym dzieje, w jaki sposób poszczególne elementy się eksploatuje. To nie są też takie masowe produkty, w sensie to nie są jakieś kubeczki do kawy czy coś w tym stylu, chociaż przypuszczam, że projektanci kubeczków też sprawdzają, jak funkcjonują. I to jest zawsze taka informacja zwrotna, że coś możemy gdzieś poprawić, może coś zmienić. Myślę, że żaden projektant z takiej branży nie powie, że nie ogląda się za swoimi samochodami, czy pociągami, czy tramwajami na ulicy. Pojawił się wątek dzieci. Chciałem zapytać o jedną rzecz, która mi wpadła dokładnie teraz do głowy. Czy twoje postrzeganie projektowania, projektów zmieniło się w momencie, kiedy masz dzieci? Dobre i ciężkie pytanie. Przyznam, że często się nad tym zastanawiam, dlatego że ten okres 8 lat to jest taki okres, w którym zaczynałam pracę jako taki lekkoduch student, czy lekkoduch studentka i jakby moje wyobrażenie o moim rozwoju zawodowym, o tym wszystkim, co będę robić, było jakieś takie jasne i klarowne. Natomiast no jakby moja organizacja pracy też była trochę inna, a w momencie, kiedy pojawiają się dzieci, to jakby to zarządzanie czasem trzeba zmienić, te proporcje. To jest też bardzo dobry taki wentyl, ponieważ zawód projektanta jest takim bardzo emocjonalnym, wydaje mi się, zawodem i człowiek często ma tendencję do, nie wiem, nadinterpretacji, do konsultacji z wieloma osobami. Ci ludzie wszyscy na nas oddziałują i jakby gdyby nie mieć tego życia po życiu, to chyba ciężko byłoby utrzymać się przez 8 czy 10 lat na odpowiednim poziomie aktywności zawodowej. A dzieci jednak powodują to, że można w którymś momencie naprawdę zamknąć na chwilę te drzwi i już nie myśleć o tych wszystkich technicznych sprawach, bo trzeba ugotować zupę, trzeba zebrać, a z drugiej strony umysł chyba trochę wtedy odpoczywa. W sensie projektant jakby nie wyłącza umysłu w którymś momencie, nie? I gdyby nie te dzieci, to chyba w ogóle bym nie wyłączała i myślała cały czas o tym wszystkim i wydaje mi się, że dla higieny pracy to bardzo dobry aspekt. Przy dzieciach pewnie nie, ale przy tej zupie to czasami myślisz o projektach? O, przy zupie tak. Zupa to jest podstawą, to jest najszybsza, najbezpieczniejsza, najzdrowsza forma karmienia i powstaje szybko i między kilkoma innymi rzeczami, więc tak jak mówiłam, organizacja pracy jest bardzo ważna. Ale tak wracając jeszcze do tych dzieci, to też jest kwestia tego, że ja widzę po swoich dzieciach, jak czas się zmienia. W sensie, kiedy tworzyliśmy Feliksa, tam już którąś generację, to mój syn się dopiero urodził, a teraz już dochodzi praktycznie do troszkę powyżej połowy koła, nie? Więc jakby dzieci jako jednostka czasu też pokazuje, jak się zmieniamy, jak zarządzamy, jak ewoluujemy. Uczą też takiej pokory, że zwłaszcza w kontaktach z innymi ludźmi, że nie każdy ma zawsze dobry dzień, bo ktoś może mieć chore dziecko, bo nie wiem, ma coś innego. Szanuje też czas innych,
innych członków zespołu, bo wiem, że to jest bardzo ważne. Niedawno jako firma skończyliście bardzo duży kontrakt, ponad 2-letni, bardzo ciekawy, prestiżowy. Chciałbym, żebyś trochę nas wprowadziła w ten temat, opowiedziała, co to jest i dlaczego on był taki ważny też dla waszej firmy. Właściwie w tym momencie możemy się już tak zupełnie komfortowo pochwalić, że w ciągu 2 lat, właściwie do października, udało nam się właściwie domknąć już finalnie projekt dostawy do Republiki Mjanmy ponad 80 specjalistycznych samochodów dla Straży Pożarnej, dla systemu ratownictwa. Niezwykle trudne i niezwykle obszerne przedsięwzięcie. To jest właśnie ten moment, o którym mówiłam, że jakby dostarczanie samych samochodów nie jest wystarczające. Tutaj może jako projektanci tak naprawdę mieliśmy mniejsze pole działania, ale jakby zakres tego przedsięwzięcia był ogromny i jakby nikt w Polsce do tej pory najprawdopodobniej nie spełnił takich wymogów w takim obszarze. Tutaj oprócz samych samochodów byliśmy odpowiedzialni również za stworzenie systemu szkoleń dla ponad 20 ratowników z Mianmaru, którzy przybyli do nas w zeszłym roku i to szkolenie trwało przeszło 6 tygodni. Niesamowite. Braliśmy udział, dział projektowania przemysłowego, również w kompletacji tych materiałów, z kontaktami z ratownikami, ze szkoleniowcami w bardzo trudnych dyscyplinach, jakim jest ratownictwo chemiczne, medyczne. Musieliśmy przeczytać wszystkie te materiały, to praktycznie jakbyśmy uczestniczyli w tym szkoleniu. I też takie niezwykłe doświadczenie. Ja mam taką informację jednego z ratowników, którzy szkolili ratowników z Mianmaru, że wciąż są w kontakcie i wysyłają sobie filmiki. Na jednym z nich widać, jak ci ratownicy w Mianmarze wyciągają poszkodowanego z wypadku i liczą po angielsku, pakując tego poszkodowanego na deskę dokładnie w tym samym systemie, w którym byli szkoleni w Polsce. Czyli nawet nie komunikują się w swoim języku, tylko dokładnie tak, jak ćwiczyli tutaj w Bielsku, działanie w ten sam sposób funkcjonują. I myślę, że to jest taki niesamowity moment, że widać ten efekt pracy wielu osób również na tym gruncie. Nie tylko widok tych samochodów, ale również efekt tego szkolenia, tych wysiłku naprawdę ogromnej liczby ludzi. To jest chyba taka szczególna nagroda dla każdego projektanta, kiedy widzi efekt pracy zespołu całego, że gdzieś tam ten produkt stoi na półce albo komuś pomaga. W waszym przypadku to jest właśnie taka historia, jakiej opowiadasz. To jest nagroda dla wszystkich członków zespołu, dla producenta, dla wszystkich zaangażowanych, bo tak jak mówię, to jest jedna wielka, duża grupa zwarta, która buduje całe to zaplecze i jakby projektant też, aczkolwiek to jest taka nasza wspólna duma, myślę. Wspomniałaś też o projekcie drugim, o którym już rozmawialiśmy. On dotyczył trochę innej współpracy, natomiast też wydaje mi się bardzo ciekawe, jeśli chodzi o to, co robicie jako firma. Tak, to jest taki ciekawy rodzaj współpracy, czy jakby taki ewenement. Otóż część naszych samochodów powstaje na podwoziu Scania. Jakiś czas temu zostaliśmy poproszeni przez producenta o zaprojektowanie i wykonanie zabudowy ratowniczo-gaśniczej właśnie dla Scania, dedykowanej temu podwoziu. Scania oczywiście w puli swoich produktów ma różne podwozia dostosowane do różnych branż, w tym między innymi do branży pożarniczej, więc zostaliśmy wybrani, wytypowani wśród grona producentów. Mieliśmy prezentację jakby tutaj wewnątrz firmy, taką małą wizytację, w której najwyraźniej wybrnęliśmy pozytywnie. Przedstawiliśmy swoją koncepcję i została ona zaakceptowana. W tym momencie jesteśmy na etapie produkcji. Nasz demo pojazd jest w tym momencie w Szwecji. I jakby wkraczamy w tą fazę produkcji na rynek skandynawski, na którym mamy już jakąś ugruntowaną pozycję, natomiast jest to zupełnie nowy model. A rynek skandynawski jest bardzo specyficzny, jest niezwykle wymagający. Tam dużą wagę przykłada się jakby do bezpieczeństwa ratowników w czasie akcji, odpowiednie oświetlenie, wysokości progów, wszystkie elementy super zabezpieczone w kabinie w razie jakiegoś potencjalnego zderzenia, żeby tam nic nie
nie biegało, więc wszystkie te dobre praktyki, które musieliśmy zdobyć, rozszerzyć w ramach tego projektu, teraz staramy się przenieść na nowy model samochodu ratowniczo-gaśniczego, który projektujemy na rynek krajowy, rodzimy. I wszystkie te właśnie elementy, które tam udało nam się wyćwiczyć, które zostały pozytywnie zaakceptowane przez ratowników skandynawskich, staramy się pomału przemycać i ubierać formę na polski rynek. Super. A czy w tym skandynawskim temacie, czy tam były jakieś takie tematy trudne, albo które nie mogliście jednak wykonać, trzeba było się wycofać gdzieś z jakichś aspektów, nie wiem, technicznych, czegoś, czego żałujesz, że jednak nie jest w tym projekcie umiejscowione? Myślę, że akurat zawsze mamy ten, budując samochód demonstracyjny, czyli prototyp, zawsze mamy ten komfort, że możemy zrobić coś, co na co dzień w wielkoseryjnej czy w wielkoseryjnej produkcji na co dzień moglibyśmy sobie pozwolić. Zawsze z tego prototypu można coś odrzeć. Natomiast akurat ten był na tyle taki komfortowy dla nas, że nie musieliśmy rezygnować z niczego. Oczywiście to się zmieni, jeżeli chodzi o polski rynek, ze względu na chociażby to, że w Szwecji wszystkie samochody są 4x2, większość z nich, czyli są niższe. Natomiast w Polsce mamy raczej zamówienia na wersje uterenowione. W związku z tym jakby zmienią się nam prześwity, wysokości, nadkola i tak dalej. I tutaj będziemy stylistycznie walczyć, natomiast funkcjonalnie przemycamy po prostu jak najwięcej. A nawet mamy w zanadrzu kilka takich bardzo dobrych takich rozwiązań, które poprawiają też komfort pracy ratowników, nie tylko bezpieczeństwo, bo jakby w sferze bezpieczeństwa już niewiele jesteśmy w stanie poprawić, bo to się tak rozwinęło w przeciągu ostatnich 30 lat. Natomiast teraz chcemy zadbać o to, żeby ten samochód był też bardzo komfortowy nawet w czyszczeniu, w utrzymaniu jakby po akcjami ratunkowymi. Więc tutaj też staramy się nasze pomysły w najbliższym czasie konsultować z ratownikami w Polsce. Mówiliśmy o tym, że projektowanie to jest praca zespołowa, dużego zespołu. Chciałem porozmawiać chwilę na ten temat, to znaczy jak ta praca rzeczywiście wygląda, jak twoja rola w takim procesie wygląda, kto w nim bierze udział, jakie są duże zespoły, jak taka praca wygląda trochę od środka. Kolorowo, a dokładnie czerwono, ale tak zupełnie poważnie, to w zależności od tego, jaki jest projekt, bo często mamy do czynienia, zależy też jaki klient, bo jeżeli mamy czytelną specyfikację, mamy dookreślane problemy, zagadnienia, to jakby zaczynamy od wspólnego omówienia, od analizy, od znalezienia punktów zagrażających terminowości, dostaw i tak dalej, bardzo technicznych rzeczy. No i potem sprawdzamy, czy są na zabudowie jakieś punkty, które będą nas bezpośrednio dotyczyć, czyli zmiana funkcjonalności, design zabudowy lub jakieś funkcjonalności wnętrza kabiny. Natomiast jeżeli to są, mamy też zazwyczaj w tych standardowych projektach dział projektowania nie uczestniczy. Natomiast zawsze jesteśmy zaangażowani do takich trudniejszych projektów, gdzie na przykład dana jednostka specjalistyczna ma swój system działania, mają samochody, które do tej pory nie spełniają ich oczekiwań. Nie do końca wiadomo, gdzie są te błędy, ale inni producenci na przykład nie sprostali im. I często analizujemy od podstaw to, musimy wiedzieć, jak pracują, co wyciągają, co wkładają, czy to są mokre rzeczy, suche. Jakby układamy z klocków funkcjonalność całego procesu. I dopiero potem wchodzimy w wnętrze, układamy przestrzeń, strefy czystą, brudną, w zależności od tego, jaki to jest projekt. I potem konsultujemy to z konstruktorami. Trwają prace równolegle, czyli tu konsultujemy wizualizację układy z klientami, z działem handlowym, z działem eksportu. Równolegle dział konstrukcyjny sprawdza możliwości wykonawcze. I zawsze w którymś momencie spotykamy się jak wilk z czerwonym kapturkiem. Gdzie oczywiście czerwonym kapturkiem jesteśmy my. I musimy się jakby zetrzeć z tą idealną koncepcją i koncepcją wykonalną, żeby czekać na ten efekt finalny. A gdzieś trzeba ten znaleźć kompromis środek. Właśnie i to jest najtrudniejsze. Kompromis jest podstawą współpracy, zwłaszcza, że jest to dużo różnych działów. To są technolodzy, to są konstruktorzy, to jest produkcja.
To są różne rzeczy, które wychodzą na bieżąco. Na bieżąco trzeba umieć reagować. Na koniec dnia musicie oddać jeden wspólny projekt, który działa. Nie jest tak, że każdy działa od swoje. Nie powiedziałabym, że na koniec dnia. No, w cudzysłowie oczywiście. Chodzi o to, tak. że gdzieś tam ten projekt musi finalnie być zamknięty i klient musi odebrać. Finalnie klient musi być zadowolony. Agnieszko, dziękuję Ci serdecznie za ten wywiad, za ten czas poświęcony, za to, że nam pokazałaś, jak wygląda praca projektanta w takim przedsiębiorstwie, z takim specjalistycznym sprzętem. Naprawdę ogromna przyjemność dla mnie móc się tu z Tobą spotkać i porozmawiać. Dziękuję, że znalazłaś czas i no, były nam dane takie no, przemiłe okoliczności, że mogliśmy ten wywiad nagrać. Także serdecznie Ci dziękuję za ten czas. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Muszę przyznać, że zawsze z taką nutką zdenerwowania podchodzę do takich zagadnień, bo to nie jest jakby moja codzienna aktywność. Także znacznie bliżej mi do tych brudnych spodni. Dziękuję bardzo. Cytat lub motto, którym kierujesz się w projektowaniu i jakie wdrażasz w pracę? Mam jedno takie, które jest ze mną od początku i nie tylko w projektowaniu, ale od niedawna również w kontaktach i w pracy ze studentami. I to taki cytat z książki Wiktora Papanka. Istnieją wprawdzie dziedziny działalności bardziej szkodliwe niż wzornictwo, ale jest ich niewiele. I to chyba najbardziej obrazuje to, czym się zajmuję w projektowaniu i to, co staram się przekazywać studentom, że nasz zawód jest niezwykle odpowiedzialny. Nie są to tylko elementy estetyki, nie są to tylko elementy te, które widzimy na pierwszy rzut oka, ale to, czym możemy zmieniać pokolenia, możemy zmieniać obszary, możemy zmieniać życie zawodowe wielu osób. Trzy najważniejsze rady, jakie udzieliłbyś teraz sobie na początku twojej kariery projektanta? Nie wiem, czy rady. Myślę, że mam takie życzenia. Raczej takie życzenia, które skierowałabym do siebie, ale też do tych wszystkich młodych projektantów. Z pewnością upór. Jeżeli już w którymś momencie wiemy, co chcemy robić, to nie odpuszczajmy. Nie odpuszczajmy, znajdźmy swoją niszę, znajdźmy środowisko, w którym się dobrze czujemy, w którym się odnajdujemy, w którym czujemy, że to, co robimy, ma sens. I że kładziemy się spać z poczuciem tego, że zdecydowaliśmy się projektować sensem, a nie tylko dla pieniędzy. To na pewno jedno. Dwa, zadawać pytania. Żeby dobrze zaprojektować, trzeba dobrze zrozumieć, a żeby dobrze zrozumieć, trzeba zadawać pytania. I myślę, że te dwie tak naprawdę są najważniejsze. Jaki projektant lub marka jest dla Ciebie inspiracją? Dlaczego? Nie mam tutaj jakiegoś wyraźnego kierunku, czy jakiejś konkretnej marki, czy projektanta. Nie mam. Największy błąd lub porażka podczas projektowania? Najgorszy dzień w życiu zawodowym to? Chyba nie mam takiej wyraźnej porażki, z czegoś, z czym, co by mi wyjątkowo na sercu leżało. Na pewno jakimś elementem porażki są te projekty niezrealizowane, czyli te, do których się jakoś szczególnie przywiązałam, w których widziałam światełko do realizacji w jakimś konkretnym celu, a one z wielu względów nie dochodzą do skutku. Ale z drugiej strony to też jest inspiracja, bo mam taki projekt mobilnych szpitali sprzed wielu lat, które miały pomóc realnie w sytuacji ludzi w Afryce, pomóc jakby w budowie mobilnych wiosek. On nie został zrealizowany z wielu względów. I tu jest właśnie ten aspekt dążenia do doskonalenia. Czyli wiem, że zrobienie samego projektu nie wystarcza. To zaplecze finansowe, znalezienie kogoś, kto to sfinansuje, kogoś, kto tak naprawdę na tym zarobi, żeby można było to wdrożyć, jest bardzo istotne. Najlepszy sposób na odpoczynek i ładowanie akumulatorów to? Mieszanie jarzynówki. Oczywiście żartuję, ale a coś w tym jest. Wydaje mi się, że aktywność, sport, dzieci, pranie i jarzynowa. Polecam.